tym filmiku pokażę Wam, jak bezpiecznie wymienić akumulator. Opowiem Wam też, na co zwrócić uwagę podczas zakupu akumulatora, żeby nie wpakować się na minę albo na jakiś akumulator, który długo leżał na półce. Udzielę Wam kilku rad, jak dbać o akumulator, żeby Wam służył długo i bezawaryjnie. I teraz tak, jeśli sprawdzimy, że akumulator jest dobrze ładowany, czyli z układem ładowania jest wszystko w porządku, sprawdzimy też, że na postoju pobór energii jest bardzo mały, czyli nie ma możliwości, że samochód pobiera tyle energii, że ten akumulator, dajmy na to po nocy, jest już rozładowany. Jak chcecie się dowiedzieć, jak to sprawdzić, jak pomierzyć ten pobór na postoju i jak sprawdzić ładowanie w akumulatorze, no to w prawym górnym rogu będzie takie i w kółeczku, jak to klikniecie, no to wyświetlą się linki do filmów, jak to sprawdzić. No i jeśli samochód Wam rano nie odpala, jeśli sprawdzicie poziom elektrolitu w akumulatorze i też jest na odpowiednim poziomie, no to nadszedł czas na wymianę akumulatora. I teraz tak, dlaczego w ogóle postanowiłem wymienić stary akumulator na nowy? Powiem tak, przyczyna jest prosta, mamy już listopad, zaczęły się przymrozki, no i po prostu rano samochód nie odpalił. Po prostu akumulator był tak słaby, że nawet nie obrócił silnikiem. W opisie filmu wstawię Wam, jakie błędy wyskoczyły mi podczas zaniku prądu w instalacji elektrycznej. Pierwsze co zrobiłem, to sprawdziłem, czy dajmy na to coś się z instalacją elektryczną w samochodzie nie popsuło. Stwierdziłem, że wszystko jest ok, no to czas już na wymianę. Ten akumulator, który jest w samochodzie, wytrzymał u mnie 6,5 roku. No i to nie jest jego koniec, po prostu będzie działał jako akumulator w ciągniku. A akumulator, który był w ciągniku, zostanie oddany do sklepu, gdzie zakupiłem ten nowy akumulator, no i zostanie zwrócona kaucja. Ponieważ podczas zakupu nowego akumulatora, jeśli nie oddamy starego, to sklep po prostu pobierze kaucję za akumulator, jeśli go nie oddamy, no to ta kaucja przepada. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z wymianą akumulatora, to zapoznajcie się z instrukcją obsługi od akumulatora i z instrukcją obsługi od samochodu, w którym chcecie wymiany tej dokonać. I teraz jeszcze bardzo cenna uwaga, jak odłączycie akumulator od samochodu, no to część urządzeń w samochodzie się Wam wyzeruje. I powiem, w takich bardziej nowoczesnych samochodach może się okazać, że pojawią się jakieś błędy w komputerze, że trzeba będzie kasować te błędy i zapłacić dodatkowo za diagnostykę, więc jeśli nie jesteście pewni, no to przeczytajcie, czy można w Waszym samochodzie odłączać tak bezkarnie zasilanie, no i czy Wasz samochód po prostu nie zablokuje jakiegoś centralnego zamka czy autoalarmu. Przed przystąpieniem do odpięcia akumulatora wyciąg kluczyk ze stacyjki i upewnij się, że wszystkie urządzenia są wyłączone. Bez kluczyka w stacyjce można na przykład słuchać radia, więc radio też trzeba wyłączyć. Teraz Wam pokażę, jak odłączyć stary akumulator. Zasada jest jedna. Zawsze na samym początku odpinamy klemę ujemną, czyli tak zwaną masę. Gdybyśmy odpięli plus i dotknęli tą klemą do karoserii, no to mamy zwarcie i mogą się po prostu układy elektroniczne popalić, może dojść nawet do wybuchu akumulatora. I tutaj taka mała uwaga, praktycznie w większości samochodów ten minus jest na jak gdyby obudowie, na karoserii samochodu, ale spotkałem się też z tym, że było na odwrót, więc przede wszystkim musicie myśleć podczas wymiany akumulatora. Plus na masie to dotyczy raczej starych samochodów i ciągników. Taka ciekawostka, podobno plus na masie znacznie obniżał korozję karoserii samochodu. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie i czy naprawdę plus na masie samochodu zabezpieczał karoserię przed korozją. Na samym początku odpinam klemę ujemną, czyli potrzebny jest klucz 10, odkręcam tą śrubę, luzuję klemę i ściągam. Po ściągnięciu ujemnej klemy zabieram się za dodatnią, czyli robię to samo. Odkręcam śrubę, luzuję klemę, ściągam. Akumulator jest już odpięty od instalacji elektrycznej, ale jeszcze nie da się go wyciągnąć, ponieważ jest przykręcony do obudowy akumulatora. Żeby odkręcić ten uchwyt, no to potrzebujemy klucza 13, no i śruba jest tutaj w tym miejscu. Odkręcamy tą śrubę i akumulator można już wyciągać. Po wyciągnięciu akumulatora dobrze jest przeczyścić właśnie te klemy od środka. Można do tego użyć specjalnej takiej miedzianej, miękkiej szczotki drucianej, okrągłej.
Można też przeczyścić drobnym papierem ściernym i żeby przepływ jak gdyby energii z akumulatora do instalacji samochodu był jak najlepszy. Na co trzeba zwrócić uwagę podczas zakupu nowego akumulatora? Pierwsze parametry no to wymiary gabarytowe akumulatora. Jeśli akumulator będzie za duży, no to go po prostu nie wsadzicie w miejsce, gdzie ten akumulator ma być zamontowany. Druga sprawa, po której stronie macie plus. W większości samochodów ten plus jest po stronie prawej, czyli jak patrzycie w stronę akumulatora, no to po stronie prawej jest plus, po stronie lewej jest minus. W niektórych samochodach akumulator musi mieć na odwrót te bieguny i dlatego jak kupicie zły akumulator, no to nie podłączycie tych przewodów, ponieważ one są tak dobrane, żeby w sam raz starczały do zamontowania dobrego akumulatora. Dlaczego jeszcze bardzo ważnym jest to, z której strony akumulatora jest plus i minus? Słyszałem o takim przypadku, że użytkownik samochodu kupił akumulator i miał po złej stronie plus i minus. Jakimś cudem udało mu się podłączyć te klemy do akumulatora, no i zniszczył sobie całą instalację elektryczną w samochodzie. Dlatego trzeba się kilka razy upewnić, że jest wszystko dobrze. Wiem, że ciężko jest pomylić klemy plus z minusem, ponieważ jedna jest większa, druga mniejsza. Cała instalacja elektryczna w samochodzie była do wymiany. Trzecią sprawą są parametry elektryczne, czyli ile ten akumulator może zmagazynować energii. Podawane jest to w ilościach amperogodzin, czyli takim prostym językiem. W tym przypadku mamy 85 amperogodzin. I jaki maksymalny prąd może dać taki akumulator? I tu jest podawane to w amperach. W tym przypadku jest to 850 amper, prąd maksymalny rozruchu i pojemność to jest 85 amperogodzin. Najlepiej wejść na stronę producenta, wybieracie markę samochodu, model, jaki silnik posiada i tam po prostu wyświetla się Wam akumulator, który pasuje do Waszego samochodu. Jeśli w ogóle nie chcecie się zagłębiać, jaki akumulator nowy sobie zakupić, to najzwyczajniej w świecie jedziecie do serwisu i mówicie akumulator do wymiany i tyle. Po 15 minutach odbieracie samochód i jeździcie. Podczas zakupu też warto wiedzieć, jak odczytać datę produkcji. I trzeba też wziąć ze sobą miernik, którym sprawdzimy, jakie napięcie ten akumulator posiada. I tutaj Wam może powiem, dlaczego to jest takie ważne. Jeśli akumulator przez, dajmy na to, dłuższy czas był niedoładowany, to w jego celach cały czas zachodził proces jak gdyby zasiarczania. Takim bardzo prostym językiem, czym akumulator jest bardziej zasiarczony, tym jego parametry jak gdyby nominalne spadły, czyli zmniejszyła się pojemność i zmniejszył się prąd ten rozruchu. Dlatego to jest tak bardzo ważne, czyli mierzymy sobie i teraz tak, ja podchodzę do tego tematu tak, jeśli akumulator ma między 12,6 a 12,75, no to znaczy, że on jest w bardzo dobrym stanie, jest na maksa naładowany, no i można taki akumulator brać. Ja jeszcze dodatkowo sprawdzam datę produkcji i nie biorę akumulatora starszego niż 3 miesiące. Napiszcie, jak Wy sprawdzacie akumulator, czy jest dobry, czy zły i czy sami wymieniacie akumulator, czy robi to za Was firma serwisowa. Teraz Wam opowiem, dlaczego zdecydowałem się właśnie na wybór tego akumulatora. Po pierwsze, o 50 A większy prąd rozruchu niż w akumulatorze, który miałem wcześniej. Powiem tak, z czasem każdy akumulator jak gdyby traci swoje właściwości. Nawet tak dobry użytkownik akumulatora jak ja, czasami po prostu zapomni go doładować i ten akumulator będzie zasiarczał się. Dlatego jak jest 850, jak dajmy na to amper prąd rozruchu, no to dajmy na to po 4-5 latach będzie to 400 tych amper. Oczywiście ja tego nie badałem, tylko tak w przybliżeniu mówię, czyli czym więcej, tym po prostu samochód dłużej będzie jak gdyby dostawał dobre zasilanie. Oczywiście nie możecie sobie przewymiarować akumulatora, ponieważ wasz alternator może nie dać rady doładowywać go do pełna i może się okazać, że to będzie gorsze w skutkach niż gdybyście mieli mniejszy akumulator, ponieważ mniejszy będzie zawsze załadowany, a ten duży będzie niedoładowany, no i będzie się szybciej zasiarczał.
proste. Drugą rzeczą, która wpłynęła na to, że zakupiłem właśnie taki akumulator, to jest to, że łatwo odczytać datę produkcji. No i tutaj mamy numer, pierwsza jak gdyby cyfra to jest rok, czyli 2018, bo jest ósemka. I drugie dwie cyfry to jest tydzień roku, czyli podobnie jak w oponach. Czyli w tym przypadku, no to mamy około 2 miesiące temu wyprodukowany ten akumulator. Jak sprawdzam sobie, jakie ma napięcie, no to jest 12,7 i dla mnie jest to idealny akumulator. Czyli wiem, że nie stał za długo, przez te 2 miesiące faktycznie te 0,05 volta mogło spaść i to nie jest żaden problem, to jest normalne. No i wiem, że ten akumulator nie jest leżakiem jak gdyby sklepowym. Akumulator też jest wykonany w technologii wapienno-wapiennej. Zaletą wykorzystania tej technologii wapienno-wapiennej jest to, że akumulator jak gdyby ma lepsze parametry, jeśli chodzi o samo rozładowanie się. Czyli gdyby tej technologii nie było zastosowanej, no to akumulator sam szybciej by się rozładowywał. Z innych filmów pewnie wiecie, że następną rzeczą, na którą zwracam uwagę, to jest to, czy akumulator ma możliwość dolania w razie czego wody destylowanej. Jeśli trzeba wiercić jakieś otworki i dolewać to i potem jakieś szukać koreczki, no to dla mnie taki akumulator jest skreślony. Tak jak tutaj widzicie, tutaj mamy ładne koreczki, które są podwójnie jak gdyby uszczelniane. Czyli tutaj mamy uszczelkę jedną i u góry drugą. I co tutaj zauważyłem jeszcze takiego, co mi się spodobało? Tutaj mamy to oczko inspekcyjne i ono jest umieszczone w korku. Czyli teoretycznie w innych akumulatorach, jak to oczko inspekcyjne jest na stałe, no to wiemy tylko to, co się dzieje w danej celi akumulatora. W tym przypadku możemy sobie to poprzekładać i zobaczyć, jaki jest stan elektrolitu. I teraz tak, o co chodzi w tym oczku inspekcyjnym? To oczko inspekcyjne mówi nam takie rzeczy. Jeśli jest zielona kropka widoczna w środku, no to znaczy, że akumulator jest naładowany. Jeśli tej zielonej kulki nie widać, to znaczy, że akumulator jest rozładowany lub zabrakło elektrolitu w tej celi. I w sensie zabrakło mam na myśli, że ta kulka nie jest zanurzona w elektrolicie, czyli nie ma w czym pływać i opadła na dół i nie pokazuje się nam w oczku inspekcyjnym. Teraz wam może opowiem, jak to działa, żebyście wiedzieli na przyszłość, po co to oczko inspekcyjne jest i nie opowiadali jakichś niestworzonych historii, że to oczko wam wszystko mówi o stanie akumulatora. Żeby się wam wszystko rozjaśniło, no to tak, jeśli akumulator jest załadowany do pełna, no to jak gdyby nasycenie tego elektrolitu jest większe. Przez to ten elektrolit jest cięższy. Jeśli akumulator jest rozładowany, no to jak gdyby ten elektrolit jest bardziej wodnisty, czyli więcej wody jest w tym elektrolicie. I o co w tym wszystkim chodzi? Po pierwsze, jak jest akumulator rozładowany praktycznie do zera, no to może wam rozmarznąć w zimie. Co to oznacza, że popękają cele i akumulator trzeba wyrzucić. Czyli bardzo ważną rzeczą jest, żeby akumulator był załadowany do pełna. I teraz wracając do tego oczka inspekcyjnego. Tak jak widzicie, to oczko jest zanurzone w elektrolicie. Ta kulka zielona ma taką wyporność, że jeśli elektrolit jest jak gdyby bardziej nasycony, to ona się unosi do góry i pokazuje się nam w tym oczku inspekcyjnym, w kolorze zielonym. Jeśli akumulator jest rozładowany, no to ta kuleczka jest cięższa niż ten elektrolit o mniejszej gęstości i opada w dół. Kiedy ta kuleczka może też opaść? Jak po prostu odparuje nam woda z tego elektrolitu, no to kuleczka też opada i wtedy musimy zobaczyć, czy w celi jest elektrolit. Jeśli jest, no to musimy akumulator załadować. Trzeba o to wszystko dbać. I następnym taką rzeczą, na którą zwróciłem uwagę, to jest też cena. Mój poprzedni akumulator w przybliżeniu kosztował 450 zł, ten akumulator kosztował około 300 zł. No i teraz tak, jeśli stary akumulator wytrzymał 6,5 roku, no to po zakupie drugiego akumulatora wydałbym 900 zł, no i teoretycznie 13 lat te dwa akumulatory droższe powinny wytrzymać. Czyli za 900 zł, no to mam trzy akumulatory, te które widzicie w filmie,
No i od nich wymagam, żeby wytrzymały wtedy 4,3 roku. Po sprawdzeniu, czy wszystko jest tak samo jak w starym akumulatorze, można zamontować ten nowy akumulator. Czyli tak, wkładamy akumulator, podłączamy klemę dodatnią. Musimy pamiętać, żeby styk klemy z biegunem dodatnim był bardzo dobry, czyli musimy to wcześniej wyczyścić. I tak, zakładamy akumulator, dokręcamy klemę, oczywiście tutaj z rozwagą. Klema musi siedzieć solidnie, nie można jej, dajmy na to, ściągnąć ręką, ale też nie wolno zbyt mocno dociągnąć, ponieważ klema się uszkodzi, będziemy musieli ją wymienić. Po przykręceniu klemy dodatniej, to samo robimy z klemą ujemną. Na końcu wazeliną techniczną zabezpieczamy tutaj górę, żeby po prostu nie sole się nie wytrącały na akumulatorze. No i mamy akumulator podpięty do instalacji elektrycznej. Jeśli chodzi o osłonę bieguna dodatniego i ujemnego, no to na przykład w Niemczech musicie mieć osłonięty biegun dodatni. W moim samochodzie tą nakładkę ciężko tutaj założyć, więc ja jej nie będę zakładał. Akumulator dodatkowo jest zamknięty w osobnym, jak gdyby, takim luku dla akumulatora. Dodatkowo akumulator jest jeszcze w takim opakowaniu termicznym. No i tak, w zimie, no to troszkę to chroni przed zimnem, a w lecie znów przed przegrzaniem akumulatora. Teraz trzeba go przykręcić, żeby po prostu przy hamowaniu czy przy przyspieszaniu nie latał nam w tej obudowie. No i tutaj też bierzemy klucz 13 i przykręcamy odpowiednim momentem. Powiem tak, akumulator jest z plastiku, jeśli go mocno dokręcicie, to może się nawet okazać, że obudowa akumulatora wam pęknie, no i akumulator będzie do wyrzucenia. Z tego, co tutaj wyczytałem na akumulatorze, jeśli nie zaznaczymy tutaj daty założenia tego akumulatora do samochodu, no to gwarancja nie obowiązuje. Więc ja, żeby dopełnić formalności, no to zaznaczam, jest to 2018 rok i miesiąc październik. I teraz tak, skoro pojawiły się jakieś problemy z akumulatorem, no to warto jest zmierzyć napięcie ładowania. Jeśli jest między 14 a 14,5, no to według mnie jest idealnie i nie trzeba nic zrobić. Jeśli jest poniżej, no to może przyczyną nie było to, że akumulator już jest do wyrzucenia, tylko przyczyną mogło być to, że jest niedoładowywany, bo coś z układem elektrycznym ładowania jest nie tak. Można też to sobie pomierzyć, wchodząc do menu ukrytego w samochodzie Opel Vectra C. No i tutaj widzicie, ładowanie jest na poziomie 14 V. I teraz tak, jak zadbać o akumulator? Jest jedna prosta zasada. Akumulator ołowiowy powinien być zawsze na maksa naładowany. Czyli jeśli jeździcie po mieście, że często zapalacie, robicie krótkie dystansy, wiecie o tym, że akumulator nie jest załadowany na maksa, no to po prostu odepnijcie go od instalacji elektrycznej, załadujcie prostownikiem czy tam ładowarką na maksa i ten akumulator wam naprawdę długo posłuży. Powiem tak, w starszych samochodach jeszcze producenci nie przewidzieli tego, że dzień i noc trzeba będzie jeździć na światłach i faktycznie te akumulatory nie są doładowane. Często jak sobie pomierzycie, jak macie dmuchawę na maksa, no to ten akumulator nie jest w pełni doładowywany, jeśli są też światła włączone. Czyli ja, żeby go jak gdyby na krótkim odcinku tam 20 km doładować, no to dmuchawę daję na zero, tak żeby jak najwięcej tego prądu dostawało się do akumulatora. Co jakiś czas sprawdzajcie poziom elektrolitu. Jeśli ten elektrolit wyparował, no to użyjcie do uzupełnienia wody destylowanej. Zabronione jest używanie dolewania elektrolitu z drugiego akumulatora starszego, ponieważ możecie uszkodzić akumulator. Jeśli wyskoczy wam, dajmy na to, kontrolka, że alternator nie działa, czyli nie ładuje akumulatora, no to nie jeździcie do końca, aż stanie ten samochód, ponieważ wtedy na 100% będzie ten akumulator uszkodzony. Teraz podsumowując tą całą wymianę, no to powiem tak. Jeśli lubicie dubać przy samochodzie, no to warto to zrobić jest samemu. Jeśli bardziej samochód was interesuje
żeby do niego wsiąść i przejechać z punktu A do B, no to lepiej udać się do sklepu czy tam warsztatu, który świadczy takie usługi wymiany akumulatora. Po prostu płacicie, po 15 minutach wychodzicie i sobie jedziecie do domu. No i teraz jeszcze będę musiał podpiąć się komputerem, wykasować wszystkie błędy, dlatego lepiej wcześniej wymienić akumulator, niż potem płacić jeszcze za usługę podłączania się komputerem i kasacji błędów z komputera samochodu. To wszystko w tym filmiku. Jeśli stwierdzicie, że coś jeszcze powinienem zrobić inaczej niż to, co widzieliście w filmie, no to proszę piszcie to w komentarzu. Za każdy komentarz będę bardzo wdzięczny. Napiszcie w komentarzach, na jakie wy akumulatory wymieniacie, czy zwracacie uwagę na markę, czy tylko parametry techniczne. To wszystko w tym filmiku. Zapraszam na inne moje filmy.